Cześć, witajcie, ja jestem Nikodem, a to jest kolejny odcinek z quizów na Jetpunku i dzisiaj mamy trzy quizy, czyli flagi Europy, 20 największych miast w Polsce, w Europie, przepraszam, i miasta w Polsce. Zacznijmy od flag. Mam nadzieję, że chociaż trochę Europy znam, a jak nie, no to będę największą lamą z geografii i nie tylko. No to dobra, no to mamy tutaj Niemcy, Wielka Brytania, Szwecja, to jest Francja, Norwegia, Hiszpania, Grecja, nie Gracja, Grecja, Portugalia, tu mamy Finlandia, to jest Islandia. Monako? Nie. Też nie. Dania. Rosja. Nie, to jest Irlandia. Niderlandy. Holandia. Okej, nie, nie Białoruś. Litwa. Też nie. Dobra, nie wiem. Jedziemy dalej. Polska. Polska. A, to jest ten. No nie, to nie jest alfabetycznie. Dobra. Tutaj to nie wiem, co to jest za kraj. Nie, Belgia nie. Nie wiem. Włochy. Albania. Monako, okej. Tu jest Austria. O Jezu, to jest Malta? Nie. Ukraina. Tu jest Watykan. Kosowo? Nie. Malta? Nie. Gibraltar jest w tym? Gibraltar. Nie. Nie wiem. Belgia. Nie wiem. Tu jest Litwa. Tu jest Białoruś. Rumunia. Łotwa. Estonia? Estonia. Chorwacja jest tu. Chorwacja. Chorwacja. Słowenia. Okej. Tu jest Słowacja. Lecimy tu. Tutaj co jest? Nie. Jezu, tak myślę, co by tu jeszcze ten. Tutaj. Myślę po mapie teraz. Włochy, Grecji. Tu jest. Węgry. Boże święty. Nie? Tu chyba. Tak, tu są Węgry. O, jest Szwajcaria. Tutaj nie wiem. O, Czechy. Rumunia. O Boże. Łotwa. Gdzie jest Łotwa? Łotwa. Chyba tu. Albo tu? Nie. Czasem nie jest to?
Tak, tu jest Łotwa. Okej, dobra. Trudne wam powiem. Nie, no nie zdążymy, no poddaję się, no tutaj co mamy? 34 na 45, no nie jest źle. Średni wynik to 38, który wynik jest taki sam lepszy o 23%. Dobra, to co? Malta, no okej, Bułgaria, tu zapomniałem o tym. Luksemburg, okej. San Marino, Macedonia, no właśnie, coś na M. Serbia, Liechtenstein, Czarnogóra. Kosowo, czyli tutaj Andora, Mołdawia. No okej, no dobra. Ile mamy minut? 6 minut. No to jedziemy. 20 największych miast w Europie. Zacznij quiz. Londyn. O, tu jest coś większe. Moskwa. Okej. Warszawa. O, jest. No popatrz. Madryt. Lecę po stolicach, bo szczerze nie wiem. Nie ma. Helsinki nie. Berlin. Tak. Co jest większe od Moskwy? Ej, nie wiem tak szczerze. Rzym. Kara, ale to nie jest. Stolica Grecji, Boże, Ateny. Też nie. Też nie. Ej. Paryż. Okej. Dalej. Okej. Mińsk. Jest, okej. Jest Mediolan. Neapol? Nie ma. Barcelona. Jest. Nie ma. Jezu, 15 milionów ponad. Będziemy mieć 15 milionów. Ten Katyn? Nie. Ej, nie wiem. Sycylia to wyspa, ale spróbujemy. Florencja, No to nie jest ten czasem? Mediolan, Barcelona. Tak myślę. Nie wiem. Że nie wiem. Oliwę. Poddaję się. 55%, no nieźle. Stambuł, o! Petersburg, Bukareszt, Hamburg, Wiedeń, no tak. Budapeszt, Charków. Nie wiedziałem. Monachium i Praga, no tak, no. Warszawę wszyscy, kurde, 100%. O Charkowie nikt, ten mało kto wiedział. Dobra, i lecimy ostatni quiz. Miasta w Polsce. No to tak. Warszawa, Katowice, Białystok, Poznań, Olsztyn, tak, Polsztyn, Olsztyn, Opole, Gliwice, kurde, Opole, Gliwice, Giżycko, nie ma, haha, dobrze. Toruń, Rybnik. O, jest Rybnik. No, popatrz. Kraków. Gniezno, nie. Stargard.
Szczeciński. Nie ma? Stargard sam? Też nie ma. Gdańsk. Gdynia. Sopot. Nie ma. Kraków. Lublin. Augustów? Nie. Szczecin. Jest na to 9 minut, co prawda. Lecimy dalej, no. Tak jeszcze myślę. No Stargard powinien być. Starogard. Gdański? Nie. O Jezu, Kraków. Wrocław. Jelenia Góra jest. O Jezu. Nie wiem. Szczerze to nie wiem, nie wiem. Kamera mi się wyłączyła, zapomniałem o tym. Jelenia Góra, dobra. Piotrków Trynarski. Jest. Łódź. O. Dobra. Pomiędzy Szczecinem a Lublinem. Co może być? Nie. Rzycko. Opole jest, ale Olsztyn też jest. Kurde. Mam 7 minut, mogę myśleć, a myśleć. Nie Białystok, tylko Bydgoszcz. Jest. Okej, lecimy dalej. Białystok był? Był. Chełm. Nie ma. Kurde, ciężkie, bardzo ciężkie. Dynia, Sopot. Nie wiem, spróbuję jeszcze raz Stargard. Poznań, Gniezno. Wolsztyn. W Kościanie będzie mało. W województwie wielkopolskim Piła. Koło, ten Kalisz, Międzyzdroje, nie. Nie, a Wałcz? Nie. Ale jest Kalisz. Kurde, trudne. Co jeszcze? Jelenia Góra, Wrocław. Podlasie mało. Nie ma! Radom. Rzeszów. Zakopane. Nie ma? Też nie. Tarnów. Okej. Chorzów. Kielce. Sandomierz. Nie. Myślę. Jeszcze w Kujawsko-Pomorskim takie znane miasto jeszcze może, albo gdziekolwiek. A po polskim? Nie, Chorzów już był. Tak myślę teraz po klubach piłkarskich może coś ten mi się, no. Znane miasta. Gostyń na pewno nie, bo to 20 tysięcy jakieś. A nie wiem, to Polska też tu tak. Piła, Koło,
A ostrów? Nie. Krosno. Też nie. Nie. Pole było. W województwie lubelskim jeszcze tak. Myślę, a Biała Podlaska? Radzyń! Może nie. Kurde. Nie wiem. Jeszcze pomyślę trochę, bo mamy dużo czasu, ale... O Jezu. Jest, Gorzów. Zielona Góra. Jest. Nie. Kalisz. Przez co jeszcze można przejechać? Nowy Targ. Nowy Sącz. Jest, Nowy Sącz. Wieliczka nie. Nie wiem, dobra. Poddaję się. Częstochowa. Sosnowiec, okej. Okay. Zabrze, Bytom, Bielsko-Biała. No tak, Gruda Śląska. Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Elbląg. Wałbrzych, Włocławek, Koszalin. No tak, Legnica, Grudziądz, Słupsk, Jaworzno, Jastrzębie, Zdrój, Konin. O, Koninie, no właśnie, tak na K. Siedlce! Serdel, pozdrawiamy cię! Inowrocław i Mysłowice. No okej, okay, no. Z czym ludzie mieli największy problem? Z Jastrzębiem, Zdrojem, z Mysłowicami i z Jaworznem taki największy problem był. No okej, okay, no. To już trudne. 28 na 50. A ja ile miałem? 28 na 50. No, no, no tak, no. Zdarza się. No dobrze, moi drodzy, ja wam dziękuję bardzo serdecznie. To był Jetpunk. A ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, ciepło do następnego odcinka. Na razie, pa, pa.